Ja nazywam się Marcin Zaręba, jestem obecnie jednym z członków zarządu takiego software house'u, który nazywa się Senfino. Wcześniej zajmowałem się mobilem w ramach grupy O2, konkretnie byłem szefem agencji Love Mobile i przez jakiś czas szefem produktów mobilnych grupy O2 i widzę też tutaj na scenie mojego następnika. Pracowałem w ramach jednej, drugiej firmy przy projektach tego typu, ale ponoć już nie powinno się mówić, z kim się pracuje, więc nie będę mówił. I będę dzisiaj do was mówił o tym, jak wygląda tworzenie aplikacji w rzeczywistości. Jakie jest mięcho związane z tym, jakie są fakty i dramaty związane z tym, jak robi się aplikacje. Adam mówił wcześniej trochę o historii tego, mówił o tym, jaka będzie przyszłość. Ja powiem o tym, jak to wygląda teraz, tu i teraz. Więc pozwólcie, że opowiem wam pewną historię. Aplikacji, którą robiliśmy ostatnio, która jest już na rynku, jest już wygrzana, więc można o niej fajnie mówić. A swoją drogą, to, że tutaj stoję przed wami i mówię, to jest dla mnie taki osobisty milestone, bo zajmowałem się Aulą Polską przez 2-3 lata wcześniej jako organizator i ja briefowałem ludzi, którzy tutaj stoją na tej scenie i coś mówią i zawsze miałem takie poczucie, że kiedyś wreszcie chcę być na tej scenie i osobiście opowiedzieć o tym, jak wyglądają moje własne projekty, jakie ja miałem z nimi problemy, jakie sukcesy. O wielu z nich nie mogę mówić, bo mamy oczywiście NDA-ki, zasady i etykę biznesową i generalnie jest tak, że w Polsce o biznesie i o tych bebechach tego biznesu raczej się nie mówi, ale na szczęście mamy klienta, który dużo swojego życia spędził w Szwecji, a tam jednak mają trochę inną kulturę i pozwalają mówić o tym, jak to wygląda, więc ja się zapytałem Lecha Kaniuka, który jest CEO Pizzy Portal, czy mogę opowiedzieć o tym, jak wyglądało robienie tej aplikacji, bo Lech się do nas zgłosił w sierpniu, poprosił, żebyśmy zastanowili się nad tym, czy możemy zrobić aplikację Pizzy Portal na Windows Phone. I to oczywiście było dla nas fantastyczne wyzwanie, fajny projekt, którym można się pochwalić, oczywiście, referencyjny. I w gruncie rzeczy to jest najbardziej merytoryczny slajd całej prezentacji, który pokazuje wszystkie liczby, o których warto powiedzieć, poza tym, ile kosztowała aplikacja. Tyle trzeba włożyć do takiego black boxa, żeby od startu projektu, takiego jak Pizza Portal, do pieniędzy na koncie doszło. 5 osób w zespole, 37 dni roboczych, pracowaliśmy w Trello, więc było sporo tych kart, sporo rewizji. Osobiście od Lecha 43 bug reporty, 163 wymagania, 15 pomysłów na to rozwijać aplikację w przyszłości. No i oczywiście, skoro to jest Pizza Portal, to musieliśmy testować nasz produkt, więc sporo poszło też pizz w ramach testów i budżetu oczywiście. Jaki był efekt? Jaki jest efekt tak naprawdę? Po pierwszym tygodniu 2000 ściągnięć aplikacji. Po 3 miesiącach, czyli teraz, 10 tysięcy ściągnięć aplikacji. Czy to jest dużo? Jak na Windows Phone w Polsce, tak. Jak na aplikację, w której użytkownicy wydają realne pieniądze, a nie służy tylko do czytania newsów, konsumpcji kontentu, streamowania treści, to jest całkiem sporo. Średni koszyk na Windows Phone to jest 36 zł, więc jak pomyślicie, że z tych 10 tysięcy ściągnięć choć raz w miesiącu jedna osoba wykona operację, no to łatwo można sobie sprawdzić, ile pieniędzy ta aplikacja zarabia. Zwraca się bardzo szybko. Jeśli chodzi o inne platformy, no to jest całkiem nieźle. Oczywiście iOS jest najwyżej, bo wiadomo, kto ma produkty Apple'a. Prawie 10% wszystkich nowych użytkowników chodzi z Windows Phone'a, co pytałem się Lecha, czy to jest dużo, czy to jest mało, bo to jest tylko 10%. Ale jak spojrzycie na to, jak rozkłada się rynek mobilowy w Polsce, to zauważycie, że to jest naprawdę całkiem sporo. I on jest z tego zadowolony, więc my także. Podpięliśmy sobie do aplikacji BugSense'a. Jest to system do kontroli błędów i monitorowania tego, ile razy aplikacja się wywaliła.
bo każda aplikacja się wywala. I tam jest coś takiego jak Mobdex Score, czyli taki ich arbitralny system oceny, czy aplikacja jest dobra, czy nie. Punktacja jest do 100 punktów, powyżej 70 jest dobrze. Mamy 94, więc według nas jest zajebiście dobrze. I ostatecznie aplikacja, obecnie sprawdzałem, jest na 4. miejscu, jeśli chodzi o Marketplace. Przez jakiś czas byliśmy na 3. Niestety darmowe kupony z McDonald's nas wyprzedziły. Ale jesteśmy przed gastronautami. I tanie wina. Do 3 dych, tak. Okej, ale jak do tego doszliśmy? To w sumie to jest clue całości. Tak mniej więcej wygląda proces powstawania aplikacji mobilnej. To jest bardzo uproszczony wzór, który z Tomkiem Woźniakiem kiedyś wykombinowaliśmy w ramach... Tu jesteś. Kurde, cały czas nie mogę cię rozpoznać. który kiedyś wymyśliliśmy w ramach App Academy, tylko tam jeszcze był proces płatnościowy rozwinięty i briefowania i tak dalej, ale można powiedzieć, że tak to mniej więcej wygląda, czyli zaczynamy, jest zielone światło, tworzymy podstawowy flow aplikacji, czyli to, jak użytkownicy chodzą po aplikacji, żeby osiągnąć ostatecznie swój cel. Robimy makiety low-fi, czyli bardzo proste, czarno-białe, robimy makiety high-fi, czyli takie, które są kolory uwzględnione, shadingi na batonach i tak dalej, i tak dalej. Później mamy animację. Bardzo ważna rzecz obecnie w aplikacjach, jeśli chcecie robić, to jeszcze jedna kwestia. Ile osób tutaj zajmuje się realnie, on daily basis, robieniem aplikacji? Robieniem. Kodowaniem, UX-ami, marketingiem, siedzi, zarabia pieniądze na aplikacjach. Ile za... Fakt. To może być równie dobrze hobby. Dobra, więc... Jedna z takich rzeczy, takich, no już nie jest hack, ale jedna z rzeczy bardzo istotnych obecnie w robieniu aplikacji to jest to, żeby mieć nie dobre animacje. Bo zrobienie ładnych teł, ładnych batonów, to już nie wystarcza. Jak spojrzycie sobie na najfajniejsze aplikacje, które są czy w Marketplace, czy w Google Playu, czy w App Store, te, które wyglądają Design Awards, wygrywają, to są te, które mają fantastyczne animacje. I to jest sposób, żeby w tym momencie się wyróżnić, więc jeśli robicie aplikację, to powinniście mieć w zespole animatora, grafika animatora. Polecam, bardzo się przydaje. Oczywiście później jest dev, testy, sprawdzamy, czy wszystko działa, wersja public i wszyscy się cieszymy, bo udało nam się zrobić aplikację, dostaniemy na samym końcu jakieś pieniądze, prawdopodobnie za nią. Więc tak też zaczęliśmy oczywiście. Robimy sobie pierwsze podejście, jakieś flow. To nawet mam tylko jedno zdjęcie, ale ostatecznie musieliśmy doklejać jeszcze na ścianie dodatkowe kartki, żeby się ze wszystkim zmieścić. Zaczęliśmy sobie robić makiety low-fi. Pierwsze podejście, jak rozłożyć elementy, co powinno być gdzie. Zrobiliśmy sobie pierwsze mock-upy, które post factum, jak na nie patrzę teraz, to wyglądają okropnie. No ale... Zaczyna się problem. Nagle się okazuje, że to, czym ja się w firmie zajmuję przede wszystkim, czyli UX-ami, UI-em, a teraz też bizdevem, ale głównie UX-y, czyli ta część, moja część, zupełnie nie odpowiada temu, co jest tutaj. Wcześniej, jak pracowałem w Love Mobile, to miałem takie poczucie, że odcięcie developmentu od UX-ów to jest całkiem dobra rzecz, bo wtedy mamy dwie siły, które wzajemnie się bilansują i balansują między sobą, bo mamy tych, którzy kodują, którzy wytwarzają rzeczy, mamy ludzi od UX-ów, którzy mają wizję i starają się ją przekuć, narysować, przekazać tak, jak to widzą, bo ich zadaniem jest wejście w głowę użytkownika i zrozumienie tego, jak aplikacja ma działać, żeby była skuteczna. Ale ludzie, którzy robią UX-y i nie mają bezpośredniego dostępu do tych, którzy kodują, nie widzą bardzo wielu rzeczy. I to właśnie wyszło w tym projekcie, bo my nie widzieliśmy mnóstwa rzeczy, które wychodzą dopiero przy kodowaniu i są zadawane w formie pytań przez deweloperów, którzy nawet nie mają pojęcia
o tym, że to jest task dla UX-owców. Przykład. Czy na końcu tekstu w OPAP-ie powinna być kropka, czy nie? No powinna być, czy nie? No nie, właśnie, słuchajcie, w Windows Phone jest tak, że komunikaty na pop-upach zaczynają się małą literą. I teraz nie wiedzieliśmy, czy to jest problem, czy to nie jest problem. A jak robimy znak zapytania, tam jest kropka, prawda, na znaku zapytania. W związku z tym należy pociągnąć to dalej w inne komunikaty? Nie wiem ostatecznie, czy jak to rozwiązaliśmy, już nie pamiętam teraz. Ale na pewno jest dobrze. OK, następne pytanie. To jest związane czysto z flow, którego nie przewidzieliśmy. Jeśli mamy sok marchewkowy i ma tylko jeden wariant, jeden jedyny, to wrzućmy go od razu do koszyka, a nie przez konfigurator, w którym można wybierać różne rodzaje, bo konfigurator jest zaprojektowany dla pizzy, gdzie można wybrać różne składniki. Mamy produkty, które nie wymagają konfiguratora, ale my tego nie przewidzieliśmy na początku. Nawet nam to nie przyszło do głowy. Takie rzeczy wychodzą dopiero w testach. Dopiero w analitycznym myśleniu dewelopera, który się zastanawia, jak ma obsłużyć ten przypadek. Rzeczy się komplikują jeszcze bardziej. Czekajcie, gdzie to się zaczynało? Tutaj. Testy. Okazuje się, że takich elementów w Trello nam się pojawiło multum. Przez co z tych testów musieliśmy wrócić do samego początku, zastanowić się nad flow, przypadkiem nie trzeba go zmieniać i uwzględniać zupełnie nowych wytycznych. To samo, jeśli zmienia się flow, musi się zmieniać makieta, low-fi, high-fi, animacje w mniejszym stopniu. Zakręciliśmy tutaj ogromne koło jeszcze raz i wreszcie udało nam się dojść do wersji publicznej. Ale stresów się najedliśmy sporo. Na przykład takich. To jest trochę takie, pokażę wam, jak wygląda lingo, jeśli chodzi o branżę i to ten konkretny przykład, jak mieliśmy problem z inputem, z miejscem, w którym wpisuje się imię i nazwisko, bo bardzo chcieliśmy... Tak, to Łukasz. Ty to pisałeś? Tak. Słuchajcie, bo mamy taki problem, bo bardzo chcieliśmy, żeby jak się wpisuje na samym końcu przy zamówieniu imię i nazwisko, żeby to było w jednym miejscu i żeby nazwisko od razu pisało się, było wpisywane dużą literą. Czyli trzeba było shifta naciskać. W związku z tym pojawia się odpowiedź, to jest pytanie zadane przez Łukasza, który tak samo jak ja nie jest osobą techniczną i pojawia się odpowiedź techniczna. Bierzemy to na klatę. Bo jak nie ma input scope'a forsującego uppercase w każdym słowie, nie możemy tego programistycznie wcisnąć shifta po spacji na klawiaturze. I to się teraz wydaje banalne, ale my takich rzeczy mieliśmy dziesiątki, jak nie setki. Do tego dochodziły jeszcze różne bugi, które wysyła nam bezpośrednio Lech, który był naszym najlepszym zewnętrznym testerem. A on uwielbiał nam przysyłać zdjęcia, a nawet filmiki. Zapytałem się go, czy mogę zrobić screenshota i wysłać jednego takiego maila. I to jest właśnie on. Wśród tych 43 różnych bugów, które znalazł, w pewnym momencie po kilkunastu stwierdził, że on zacznie je sobie klasyfikować. W związku z tym nie będzie nam po prostu pisał, robił screenshota i pisał, że coś nie działa, tylko zrobi tak. Jeden to jest bug, dwa to jest sugestia. I mamy tak, jeden, mogę złożyć zamówienie z dowozem, system nie blokuje, wartość jest zdefiniowana i tak dalej. Mamy priorytet, critical, on sobie sam to pisał, w sensie my mówiliśmy mu, że może jakiegoś fogbugs albo coś innego do trackowania błędów mu wystawimy. Nie, on wolał sobie to pisać mailem, wytworzył sobie własny system, którego my się dostosowaliśmy i po kolei sobie spisywaliśmy wszystkie bugi, które nam wyrzucał. To też dodatkowo podnosiło nasz poziom stresu, ale wiedzieliśmy o tym, że to jest jego dziecko, więc musieliśmy to wszystko uwzględniać, tym bardziej, że zawsze miał rację. Nie dlatego, że nam płacił, tylko po prostu miał rację, że rzeczy nie były zrobione tak dobrze, jak powinny być. No dobrze, ale to wszystko przeszło. Produkt powstał. Jesteśmy z niego mega zadowoleni i dumni, ale chciałem wam trochę pokazać,
jak my podchodzimy do tego, jak taki produkt powinien wyglądać, a żeby to zrozumieć, trzeba spojrzeć na aplikację bardzo, bardzo blisko. To jest pierwszy ekran w aplikacji. To są tylko trzy miejsca, w których można cokolwiek wpisać, ale zobaczcie, ile jest z tym problemów. Prosta sprawa. Żeby zamówić cokolwiek, żeby zobaczyć listę restauracji, muszę wpisać miasto. Jeśli wpiszę miasto poprawnie, wszystko będzie w porządku. Załaduje mi się lista ulic, później wybiorę sobie ulicę, wpiszę numer ulicy, numer mojego mieszkania na ulicy i sprawdzę swoją listę restauracji, które do mnie dowozi. Ale co się stanie, jeśli zrobię głupią literówkę? Czy my obsługujemy, w jaki sposób mamy obsłużyć taką sytuację? Jak mam do tego podejść? Czy mamy uważać, że osoba, która robi literówkę, po prostu nie zna nazwy miasta, w którym, mieszka? No, chyba nie, więc musimy to uwzględnić, bo to mogła być głupia sprawa, po prostu poślizgnął mu się palec na klawiaturze. A taki klient, jak chce zamówić, zrobi literówkę, no to nie możemy go pominąć, bo to jest 36 zł mniej. Inna kwestia. Może gość się przyzwyczaja do pisania SMS-ów, w związku z tym już zapomniał o polskich literach. Czyli go też mamy odciąć od tej aplikacji. Ale mamy jeszcze miasto, które wcale nie jest Opolem, tylko jest Opolem Lubelskim, więc następna kwestia do rozwiązania. Te wszystkie rzeczy ostatecznie są uwzględnione w aplikacji i przez każdą z tych case'ów, tych przypadków da się przejść, dlatego że ostatecznie, jak wpisze się pierwsze trzy litery miasta, wyskakuje lista, na której można sobie wybrać to miasto, które do mnie pasuje. Można wpisywać dalej, żeby znaleźć to konkretne. Podpowiedzi jest bodajże na początku trzy, później lista się wydłuża. No ale dobra, to przez co przeszliśmy, to jest pierwszy input. To samo przy ulicy, też ciężki temat. Co jeśli ktoś pisze UL, jak ktoś pisze OS, problem. Już nie mówiąc o numerze domu. Jak ktoś wpisze numer domu 11/30 albo 11/3, ten sam case. Następna kwestia, którą strasznie nas męczyła, jak, co napisać tutaj? Wyświetl również zamknięte, chodziło nam o zamknięte restauracje. Znaczy te, które nie są otwarte. I mieliśmy bardzo poważny problem i ankietę wewnętrzną, a może pokaż także zamknięte. Która forma jest lepsza, poprawniejsza? No i jeszcze skrajne edge case'y. Nawet jakbyśmy zaprojektowali bulletproof interface, to co się stanie, kiedy mamy restaurację typu Biesiadowo, która ma pizza, nie bądź taki, jedz kurczaki. Albo trochę bym polatał. No nie ma szans, żeby nam się to w jednej liście zmieściło, więc tam cały interfejs siadał. Całe mnóstwo innych problemów. Jeszcze więcej problemów. W pewnym momencie totalnie wkurzający, nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić i ja już się osobiście bardzo stresowałem, nie mogłem spać po nocach. Wtedy pojawiało się jeszcze więcej problemów. To już była już skrajna sytuacja z mojej strony. Ale na szczęście mieliśmy fantastyczny team. Tutaj autentycznie uważam, że obecnie pracuję z najlepszym teamem, który miałem do tej pory okazję. To dla was, chłopaki. I uratowało nas także to, że pracowaliśmy agile'owo i w Scrumie. Mieliśmy cały czas informacje o tym, co się dzieje u każdego w naszym teamie. Team był samoorganizujący się, więc ta praca była bardzo fajna i bardzo prosta. Czy prosta z tej perspektywy, że komunikacyjnie prosta. No i mieliśmy świetnego klienta, który pomagał nam, a nie przeszkadzał. To też jest bardzo trudne, jeśli chodzi o polski rynek. Więc udało się wszystko poustawiać na swoje miejsce i uważam, że to był naprawdę ogromny sukces, że ten projekt się nie wykoleił. I ostatecznie skończyło się tym, że te wszystkie feature dev task zaczynają się od nowa, robimy nową wersję. To jest wszystko z mojej strony, ja jestem Senfino, a jeśli chcecie z nami pracować, to zapraszam do kontaktu.
Zdjęcia ukradłem od Sebastiana Salgado, polecam tego fotografa, oraz jeszcze jedno od mojej dziewczyny, która siedzi tam. Dzięki.